Widzu, zostaw lajka na samym początku, a ja kontynuuję sobie giereczkę. Kroniki Myrtany, Archolos, kolejny odcinek. Ja nazywam się Czechu i oczywiście znalazłem Jorna. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka, poczekajcie, mikro. Trzeba trochę poprawić. Od poprzedniego odcinka, teraz trzeba, żeby nie drzeć pizdy. Sorry widzowie, to się nie przygotowałem. Od poprzedniego odcinka zdarzyło się bardzo dużo. Bo ta cała jaskinia jest ogromna i zawiera totalnie, kurwa, przemocne potwory. Takie potwory, że jak już dwa mi wylatują niektóre, te na przykład pełzacze królewskie, one się tak chyba nazywają, tak, pełzacz królewski, no to już jest problem. Żeby załatwić całą tą sprawę w tej jaskini, zajęło mi to jakieś serio 40 minut i w końcu po 40 minutach chodzenia, zabijania, przeszukiwania, znalazłem oczywiście tego ziomka, to chyba ciało Guarda. Nie mam żadnych ran zadanych przez pełzacze. Biedak chyba po prostu spadł i nie przeżył upadku. Szukam jego ciało, może miał przy sobie coś, co udowodni Harvardowi, że go znalazłem. Przecież znalazłem pierścień, wezmę go jako dowód dla Harvarda. Nie pozostaje nic innego, jak pożegnać wieczego syna w odpowiedni sposób. Spalę jego ciało. Ciało spalone, spoczywaj w pokoju. No po prostu klikłem, spaliłem jego ciało, a my widzowie, jak zawsze na tych odcinkach, po prostu idziemy sobie pogadać z Jornem. Jonem? Będę za coś Jonem, Jorn to nasz przecież brat. Jestem im cholernie wdzięczny za przysłanie ciebie. Nie przysłali mnie żadni bogowie. Ekipa pomocowa. Do obgadania. Tak? A lubisz rozmawiać podczas wykonywania pracy? Wolę robić to w spokoju, a tutaj go nie zaznamy. Chodźmy stąd i to jak najszybciej. Nie wiadomo, jak dużo ich tu jeszcze jest. Słuchaj, jesteśmy tuż przed gniazdem. Jeśli teraz zrezygnujemy, pełzacze znowu się tu okopią i będziemy musieli całą robotę wykonywać od nowa. Ale będziemy żywi. Właśnie takiego. Solidny argument. Widzowie, internet mi działa, przysyłam dla was odcinek. Chodź, zrobimy jeszcze parę metrów i pozbędziemy się tego dziadostwa raz na zawsze. Po prostu miejmy to za sobą. Co? No idziemy, nie ma co gadać. I co jest nastawienie? Jazda! Gidajon! Lecimy. Fajnie, że tu jest fajny zapisik szybki. Poczekaj, tu trzeba wilczych synów spokojnie pozbierać z nich ciał, różne fajne rzeczy. Obławiłem się tak, że to jest masakra, ale też nie będę ukrywać, zużyłem masę potek, między innymi potkę na wzmocnienie tam nie pancerza, tylko jakby wzmocnienie obronności, ale no wykopałem dużo bryłek srebra, nie wiem czy to się jakoś turbo opłacało, nie wiem co to było opłacalne, a co nie, no w każdym razie nie będę ukrywać, sporo rzeczy udało mi się zmarnować. Gdzie pełzacz królewski, Donkey Tonki. No i jak przypierdolą ze dwa, to nie ma nawet możliwości jakiegokolwiek, czegokolwiek zrobić, nie? Oprócz uciekać. Są to solidni przeciwnicy. O kurwa, jaka miejscowa to jest w ogóle. Dobra, napierdalamy pełzacza, pomożemy Jonowi. Ciemno to jak w dupie, muzyczka gra mroczna. Ja mam jedyne co to kurwa pochodnie, którą podnoszę od 15 minut. Oś tu pełzaczu. Nie ma czego. Wyskakuj z tych wszystkich rzeczy pełzaczowych. Jesteśmy w jakimś O kurwa, królowa pełzaczy, boss. Boss widzowie. Jocie kręca. Pełzacz królewski. O kurwa. Ty, i on nie żyje, i on nie żyje przecież. Ja też nie żyję. O kurwa, się stało. I on, przecież my tu kurwa szans nie mamy. Czyś ty ogłupiał, do reszty już. Jon, trzymaj się kurwa, trzymaj. Trzymaj się, pomóż. Pomóż. To żeś pomógł. Mówię widzowie, jest to kurwa ciężka lokalizacja. Jak widzicie, no nie jest to kurwa przeprawa po parku, no nie. Próbuję, o kurwa. Nie no, Jon to się nie może wypierdolić, a on się może wypierdolić. Oj, to będzie długa walka z bossem. Jednocześnie, no zobaczcie, pełzacz królewski to jakiś kurwa przegigakoks. Ja odciągam jednego, ty napierdalasz drugiego. Proste? Proste. Dobra. Może się uda, dawaj. Tniesz. Tyk, dobra, rozjebany. Poczekaj, zanim pójdziesz. Poczekaj, kurwa, potem muszę walnąć. Nigdzie nie biegniesz mi beze mnie. Zaczekaj, dożysz chuja mać.
Ja mam tutaj spokojnie, to jest Donki Tonki, bosik. Ale ja mam spokojnie, spokojnie, ja mam łukę, tylko się teraz nie wypierdol. O kurwa, gazem mnie potraktowała. Ty jaki... Jak my wróciliśmy, jak jakiś jebany bruzli. Co to jest, jakieś larwy? Plecy mamy, coś mi syczy, syczy. Co to jest? Jon. Kurwa, nie jest dobrze. Oj, to jest bosik widzowy. Co tu się dzieje, jakbym w jakiś Dark Souls zajebany grał? Szybko, szybko. Pomóż mi, Jon. No napierdalaj pełzacza. Kurwa mać. Królową bijesz. Dobra, chuj, bijemy w królową. Może jak zdechnie, to wszyscy zdechną. Królowa bita jest. Pokazuję bossa dla widza. Coś tam mnie gryzą. Dobra, rozjebana, rozjebana. Niby ta cholera taka nieruchawa, a użreć potrafi. O, padły wszystkie. Muszę się trochę uspokoić. Ach, zdaje się, że miałem szczęście. Nie zatruła mnie, tylko lekko ogłuszyła. Ale zadyma, widzowie. Chodźmy stąd, musimy porozmawiać. Czy ty mnie słuchasz? Chwilowo nie dam rady. Mógłbyś zacząć temat tutaj? Niech ci będzie. Mam tylko nadzieję, że w tym stanie będziesz umiał się skupić. Umiesz posługiwać się kuszą? A jakże. Niestety straciłem swoją w jednym z tuneli. Pełzacze pewnie się już do niej dobrały. Akurat mam ją przy sobie, zabrałem. Dobra była chociaż. Poprzedniej i tak nie dała rady zastąpić. Co się stało z poprzednią? Zużyła się. Przy każdym strzale tak trzeszczała, że już bałem się ją napinać. To jest ta, którą straciłeś w tunelu? Skąd ty... A, no tak. Pewnie trochę tutaj błądziłeś. Tak, to ona, dzięki. Jak wam się udało przetrwać kilka dni w tych tunelach? Mieliśmy ze sobą trochę zapasów. Rozsądnie podzieliliśmy je na racje, a do tego zgarnęliśmy trochę jedzenia z magazynów kopalnianych. O wodę nie musieliśmy się martwić, spływa po większości ścian tutaj. No i jeden z nas potrafił rozpoznać jadalne grzyby, więc głodni nie chodziliśmy. A pełzacze? Albo je zabijaliśmy, albo odstraszaliśmy pochodniami. Te mrówy nie lubią światła, wiesz? Na jasne obszary wchodzą tylko zmuszone, na przykład w samoobronie. Co wiesz o... Dobrze wiedzieć teraz, jak już przeszedłem tą całą drogę, kurwa. Niedawno w mieście został postrzelony strażnik pewnego ważnego mieszkańca, który najprawdopodobniej był celem zamachowca. Sekcja wykazała, że w ataku wykorzystano jeden z tych waszych specjalnych bełtów na pełzacze. Dobra, dobra, wystarczy. I tak nie wiem, o czym mówisz, więc przykro mi, ale nie pomogę. Rozmawiałem z osobami, które miały dostęp do tych bełtów. Żaden z nich nie mógł dokonać zamachu, więc zostałeś jedynym podejrzanym. Masz jakiś dowód? To nie twoja sprawa. Chcę znać odpowiedzi. Ale ja ci ich nie udzielę. Naprawdę mam użyć innych sposobów zdobywania informacji? No, spróbuj. No najcięższym przeciwnikiem Jonem to nie jesteś. Ja ci kurwa kusę daję, a ty tak do mnie? 900 golda? Ja tobie dałem po przyjacielsku? I tak się oddzięczasz? Do przyjaciela? Taki właśnie jesteś. To co, jeszcze raz coś pierdol? Słuchaj, młody. Nie wiem dlaczego w tym grzebie żale radzę ci. Zostaw to. Odpada. Dlaczego chciałeś go zabić? Marvin zawsze taki zadowolony. Historia, którą nie mam zamiaru cię zanudzać. Odpada. I przywaliłeś jeszcze gorzej od tej królowej. Cholera by was wszystkich wzięła. O. Chcę tylko znaleźć brata, a zajmuję się jakimiś zamachami, organizacjami przestępczymi, odbijaniem kopalni i bogowie wiedzą czym jeszcze. Za dużo przeszedłem, żeby teraz dać się zbyć jakimiś... Niczym cię nie zbywam, po prostu... Kręci mi się w głowie. Masz siłę w łapie, wiesz? Jesteś twardy. Dasz radę stąd wyjść. Na zewnątrz cię połatają i wszystko będzie w porządku. A kiedy mnie połatają, to... Znów zaczniesz pytać? Oczywiście. I tak lepsze to niż tutaj zdechnąć. Pomóż mi, młody. Dobra, ja pomóż. O.
Dobra, pozbieram sobie z tych larw jeszcze jakieś rzeczy. Czyli to on stał za zamachem, rozumiem, tylko nie chce nam za bardzo nic powiedzieć. Musimy go eskortować. Czy damy sobie rady? Na pewno damy, skoro większość z tych pełzaczy nie żyje. To raczej myślę na chillku. Tylko jak ty tak będziesz kurwa szedł w takim tempie, to jednak nie wiem, czy my sobie damy radę i on. Ja mam wrażenie, że przez większość odcinków miłem Jorn. I on to nasz brat. Niczego tu nie znajdę. Dawaj, dawaj, truchtaj, truchtaj. No i chuj. Jon? Spoczywaj w pokoju. Stara moneta. Tośmy całą tą drogę przeszli na nic? Cholera, Jon był zbyt bardzo osłabiony i nie dał rady wyjść na powierzchnię. Musiał się wykrwawić. Muszę jak najszybciej się tam wydostać. No, z tym raczej nie powinno być problemu. Wszystkie pełzacze nie... Aha. To nieodpowiednie zdanie, czym powiedział. Większość pełzaczy nie żyje. Może takie będzie odpowiednie. Więc raczej powinniśmy sobie poradzić. Nawet nie chcę mi się... Nawet nie wiem, czy ja chcę teraz wszystkie te pełzacze zabijać, tak szczerze. Pełzacz wojownik. No, stanęłeś mi na drodze. Powiem wam szczerze, że te pełzacze jest warto zabijać, no bo one mają te pancerze, one są w chuj warte. Tutaj znajdziemy dobrego kupca. Ten niestety kowal nam już za bardzo nie zapłaci pitongu za te pancerze, ale myślę, że gdzieś to na pewno uda się sprzedać. Jeszcze ktoś pewnie będzie potrzebować jakichś trofeów i tak dalej. Długa ta misja była jak skurwesyn. Teraz możecie w ogóle sobie zobaczyć tą całą drogę, którą musiałem przechodzić. Ze 300 razy się oczywiście zgubiłem tutaj. Bo nie jest to za najłatwiejsza droga na świecie. Tu też raczej nic nie znajdę, bo już patrzyłem, czy mogę kurwa skroić. Ale chyba nie mogę. Tędy się w ogóle chyba wychodzi. Ale to jest jakby tyle tych dróg, które ostatecznie musiałem przejść. Chociaż widzę, że było łatwo, no nie, ale błądziłem z pół godziny. Zresztą, no i tak chciałbym zwiedzić tą lokalizację, tak? Nie chciałem po prostu się wpierdolić do Jona i tyle, i wypierdalać stąd. Jednak chciałem pozbierać tu różne ciekawe rzeczy. No tych płyt pełzacza to ja już nie wiem ile mam. Sobie sprawdzę w Eku, no ale zdecydowanie, no, jakoś kurwa kosmicznie dużo. Nie wiem, gdzie są te płyty w ogóle będą. Gdzie one się będą znajdować. Coś charakterystycznie wyglądają. No żuwaczki polnej bestii to nie. Płyty. One powinny wyglądać charakterystycznie, prawda? 62. To daje nam Jocie Krynca. 6200 golda. W kieszeni. I to z samych tych, oczywiście. Z samych pełzaczy, więc... Jest warto je zabijać. Gorzej było z tymi królewskimi, bo one były naprawdę ciężkie, a nie dawały jakoś turbo więcej expa, ani turbo więcej rzeczy. Bierz pochodnie. Marvin. No. A były turbo mocne. Nie pamiętam, którędy się tutaj wychodziło niestety. Pewnie zabłądzimy jeszcze 30 razy. A, pamiętam to miejscówę. Tak, to jest to pierwsze miejsce, w którym zakończyłem poprzedni chyba odcinek. Więc wyjście jest tam. Pamiętam. Tak, bo już tu przypadkiem wyszedłem. Witam serdecznie. No nikt kurwa nie przeżył ze zgrai. Wychodzimy na powierzchnię w końcu. Zapis nadal mam zepsuty, bo muszę wysłać odcinki. Już jest, po ile mają wysłane są. 35% i 47%. Więc jak się prześlą, to będzie restarcik. Wtedy o wiele się będzie lepiej nam grało. Gra się na razie ładuje, więc wam zatrzymię. Cholera, żyjesz! I nie przyprowadziłeś tutaj niczego! Nie ma za co. Niestety Jon i jego ludzie nie dali rady. Wszyscy nie żyją. Spodziewaliśmy się tego. Tyle dni w kopalni pełnej pełzaczy nie mieli najmniejszych szans na przetrwanie. Znalazłeś ich ciała? Tak, i przy okazji pozbyłem się królowej pełzaczy. Naprawdę? No, czyli jest jakaś dobra wiadomość. Ulryk na pewno będzie chciał ją usłyszeć od ciebie osobiście. Idź do niego. I do jakiegoś medyka też, jeśli te paskudy cię zraniły. Ta, nie omieszkam.
Oj, no liczę na końcowitą nagrodę przede wszystkim. Znalazłeś go? Znalazłem. Twój przyjaciel nie żyje. Cholera! Czułem to od samego początku. Ale i tak gdzieś tlił się we mnie płomyk nadziei. Jak umarł? No kurwa. Wydaje mi się, że spadł z wysokości. No tak mi się wydaje. Nie tak powinien umierać wojownik. Jestem jednak pewny, że walczył aż do końca. Spaliłeś jego ciało? Zgodnie z naszą tradycją? Tak, będzie mógł teraz zaznać spokoju. Nie jesteś jednym z nas, lecz tkwi w tobie więcej wilczego syna niż w niejednym z naszych. Dziękuję ci za pomoc, nieznajomy. Zatrzymaj pierścień mojego towarzysza. Jesteś honorowym wojownikiem. Zasłużyłeś na niego. To zaszczyt. Dzięki. Pokaż w ogóle, co to za pierścień. Pierścień życia, to jest ten pierścień? A nie, to ten. Siły 6, obrony przed ostrzami. No. Dzięki za zachowanie, plus 1000 golda, bo go sprzedam pewnie na pierwszemu lepszemu handlarzowi. Wychodzimy z tego miejsca. Z nim raczej nie mam już o czym gadać, ale w ogóle ty! Zajebiście, teraz to dopiero zauważyłem, że mamy chyba takie na ramieniu. Tego nie mieliśmy wcześniej. Dzięki temu, że on nam to ulepszył. Tą zbroję. Takie jakby, nie wiem jak to się nazywa, kurwa. Ochraniarz na ramię. Ochrzam. Słuchaj. Niechcący podsłuchałem fragment waszej rozmowy. Wybacz moje wcześniejsze powitanie. To nawyk, którego nabrałem przez spotykanie się z tymi wszystkimi interesantami każdego dnia. Zdaje się, że Ulryk ceni sobie twoje umiejętności. Powiedz mi, nie jesteś może zainteresowany dodatkowym zleceniem? Oj, jestem. Jestem. Znaczy, jestem. Nie mogę tego wyłączyć. Niby nie jestem, ale jestem trochę. Jeśli byłeś w Silbach, to pewnie słyszałeś te idiotyczne plotki o grasującej w pobliżu krwiożerczej bestii. Słyszałem. Chcąc uspokoić swoich poddanych, postanowiłem zorganizować małe polowanie na rzekomego potwora. Zbieram obiecujących łowców i wojowników z całej wyspy. Albo by zabili to monstrum, albo ostatecznie udowodnili, że nie istnieje. Oczywiście zwycięzca może liczyć na hojną nagrodę z mojej prywatnej kolekcji broni. Nie musisz podejmować decyzji już teraz. Jeśli jesteś zainteresowany, to razem z łowcami spotykam się niebawem w moim domu na Starym Mieście. To ten naprzeciwko Austerii Ernesto. No dobra. Myślę, że Ulryk może kurwa stać za tym zleceniem w ogóle. Bo on nam nic nie powiedział. Mamy coś w ogóle napisane tutaj? Muszę zbadać rzeczy, które zabrałem Jonowi z kieszeni. Pokażę je Ivy, może będzie miała jakieś sugestie. Znajdę je, ją prawdopodobnie w karczmie. Aha, ale dobra, no pogadajmy Wróciłem. Z Ulrykiem. Znowu myślałeś, że nie przeżyję? Przyznaję, nie przestajesz mnie zaskakiwać. A teraz opowiadaj, jak sytuacja w kopalni? Gdzie ją? Jon nie żyje. Cholera, tego właśnie się obawiałem. Pełzacze go dorwały? Co z resztą oddziału? Jon próbował mnie zabić? Kurwa... Nie. Jon wraz z oddziałem poległ w walce z pełzaczami. Był z niego naprawdę dobry żołnierz. Szkoda, że przyszło mu umrzeć w tych obrzydliwych tunelach. Powodem ataku pełzaczy było dotarcie do Gniazda Królowej. Dostały szału, bo zagrożona była ich matka. To by tłumaczyło ten szaleńczy atak. Czytałem o tym w dawnych zapiskach z naszej biblioteki, ale sam nigdy jeszcze nie widziałem Gniazda Królowej. Jaka ona jest? Wielki, obrzydliwy, śmierdzący, ale przede wszystkim martwy Robal. Udało ci się pokonać Królową Pełzaczy? Tak, kopalnia powinna być już bezpieczna. Wspaniała robota, chłopcze. A i lewla tam wbija. Że posyłam cię na rozmowę. Mamy 40 punktów nauki. Oczyścił moją kopalnię. Ostatecznie chyba obaj na tym zyskaliśmy. Ty miałeś okazję spotkać Jona, a ja mogę zająć się przygotowaniami do ponownego uruchomienia kopalni. Przyjmij to jako dowód mojej wdzięczności. Gold? O, eliksir zręczności. Dzięki. Szkoda Jona i jego chłopaków. No dobra, pokaż co dostałem od ciebie za łuczek. Chętnie przyjmę, co to jest? Pewnie chujowy. No, taki to se w dupę możesz sadzić, ale sprzedamy go. Zawsze coś tam ze 100 stówę dostanę za niego, z 200 stówy, 1000 golda dostaliśmy.
Eliksir zręczności, no to jest porządny eliksir, który potrzebowałem. Wypierdalam tą pochodnię i wracamy, oj, chyba mi średnio idzie, i wracamy do Eevee. Chyba zostaliśmy bohaterami, kurwa, Wilczego Leża. Czy sejwik śmiga lepiej, po tym jak wyszedłem z kopalni? Nie, śmiga tak samo chujowo. Dobra, więc wracamy do Eevee, gdzie ta Eevee się znajdowała, w karczmie, gdzie znajdowała się karczma. O ile się nie mylę, to jest ten budynek zaraz po prawo. Ja trochę mogę się mylić. Ale... A nie, jednak się nie mylę. Witam serdecznie, Eevee. Samica. Nie widzę Ivy. A, Ivy. Nic nie widzę Ivy. Zapytam karczmarza, gdzie poszła. Ostatnio przebywała tu pewna dziewczyna. Istotnie, Ivy, jeśli dobrze kojarzę. Co w związku z tym? Wiesz może, gdzie jest? Nie zwierzała mi się, proszę ja ciebie. Kiedy latałeś po leżu jak kot z pęcherzem, ona zagadywała do każdego mojego gościa po kolei. Mówię ci, znajdź sobie inną, porządną. Nadinterpretujesz. Tylko razem pracujemy, mam jej ważną rzecz do przekazania. A to przepraszam, ale tak jak już powiedziałem, nie wiem gdzie jest. Mam nadzieję, że potrafi o siebie zadbać. Dlaczego? Nie rozmawiała tylko z Wilczymi Synami, ale też z jakimiś podejrzanymi typkami. Na pewno nie byli stąd. Dzięki za informację. Sprawdzę to. A tak przy okazji, wiesz może, gdzie mieszkał Jon? Tak. Jak wyjdziesz z karczmy, musisz skręcić w lewo, schodzisz po schodach obok studni, znowu w lewo i pierwsze wejście po lewej. Dzięki za pomoc. Pewnie jeszcze tu wpadnę. Wiadomo, pierwsze wejście z lewej, tak. Wiesz, będę jej wypatrywał. Dawała spore napiwki. Jasne. No dobra, najpierw chodźmy zobaczyć do domu Jorna. Koło studni w lewo? Dobrze usłyszałem? Dom Jona to ten na lewo od schodków przy studni. Zobaczę, czy znajdę tam coś, co otworzę jego kluczem. Ten dom? To ten dom tu? Nie. To ten tu? Może? Nie, taka szansa? Po lewo na studni. No to wydaje się, że ten. Możliwe, że tak. To pusty. Kufer Jona, otwieramy. Pakunek Jona. Proszę bardzo. A co w tym pakunku się znajduje? A, nie wiadomo, muszę otworzyć zapewne ten pakunek. Gdzie ja go teraz znajdę? Na szczęście jest w miarę czerwony, więc trudności z tym nie powinienem mieć. Cyk. Złota klucz do szyfru. Klucz do szyfru? O. Ty jesteś Marvin? Zgadza się. W takim razie przykro mi. Nic do ciebie nie mamy, ale zlecenie to zlecenie. Co? Lepiej było tu nie przychodzić. Oj. Nie no, babki. Boby. O, no i kolejny poziom. Podoba mi się to. 50 punktów nauki. Co się tu dzieje w ogóle? To Eevee na nas zrobiła zlecenie? Może któryś z nich będzie miał coś przy sobie. No nie ma nic. Co teraz? Teraz to ja się kimnę przede wszystkim. Pójdź tam Ivy. Trochę wam się ciało, panowie, przemieściły. Ale dobra. Okej, okay, co mam tu dalej napisane? Kiedy zabierałem rzeczy ze skrzyni Jona, bo zostałem zaatakowany przez trzech bandziorów. Obstawiam, że to ci, którzy rozmawiają z Ivy, ale potem będę się martwił. Najpierw muszę sprawdzić, co uda mi się zdziałać dzięki znalezionemu pakunkowi. A co mi się uda? Ktoś czuje, widzowie, że to wymaga chwilę głębszego zastanowienia, więc widzimy się za sekundę. Słuchajcie, to jest jedyna rzecz, którą znalazłem w Eku. Nie znalazłem jakiegoś klucza do szyfru. Znalazłem mapę. Jest ona zakrwawiona i chuj nie wiadomo, o co chodzi. Nie mogę jej dwa razy przeczytać? Znikła mi mapa? Nie wiem, kurwa, widzowie, co mam teraz zrobić, jaki jest następny krok. Próbuję udać się z powrotem do Walkera, bo to jest jakaś taka jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy.
Bo tak dalej to nie wiem, co mam zrobić, tak szczerze. Nie wiem, spróbujemy chyba wrócić do Walkera. Wezmę twoją broń na przechowanie. Tak, ciebie! Słyszałem nieco o tobie. Jestem oburzony, że ktokolwiek jest tobą zainteresowany. W tym mieście najsilniejszy jestem ja i z łatwością ci to udowodnię. Wyzwał nas na pojedynek. Pokaż, co cię stać. Dobrze zatem? Przygotuj się do zbierania zębów z ulicy. Ej! No to jest, są zęby zbierane podobno. Słyszałem na mieście. Słuchajcie, jestem w mieście. A propos miasta. Jestem w mieście. Tutaj jakaś była zadyma, więc sobie przeszedłem. Pomogłem zabić naszym zbiry. No i ten chłop do mnie podbiegł i mówi, że mnie zaatakuje. Ja mówię, co ty kurwa gnoju. On łapę. Łapę do mnie wystawia. Ja mówię, no dobra. Blisko. Łajdaku! To nie była uczciwa walka! O co ci chodzi? Ja wygrałem, ty przegrałeś. Zobaczymy następnym razem. Okej. Okay. Widzowie, jedyny pomysł jaki jest to wrócić do Walkera, co właśnie robię. Nawet nie zapisuję giereczki, ani nie zatrzymuję odcinka. Chodźmy do tego Walkera. Ta droga do tego Walkera nie jest daleka. Wykonajmy tą na razie główną misję, bo troszeczkę stanąłem w miejscu i nie mam zielonego pojęcia, co mam wykonywać. Jakoś się dziwnie dzisiaj czuję. Dobry panie, potrzebuję pomocy. 10 sztuk złota. Nie mogę. Ale to tylko 10 sztuk złota. Proszę mi pomóc. Raczej nie dajemy już, bo to nie ma żadnych misji. Myślałem, że takie dawanie golda do czegoś doprowadzi, nie? Że my rzucimy grosza, by potoczy się jakaś misja z tym związana. To jest takie dziwne mechanika dziwnego wypierdalania pieniędzy. Ja chyba jednak wolę zbierać pieniędzy niż je wypierdalać. Tak mi się wydaje. Chodźmy do tego źle idę do Walkera. Ale zaraz spokojnie już, widzowie, trzy kroczki, jesteśmy przy Walkerze. Mam nadzieję, że Walker powie do nas tak. Marvin! To ty? Witam serdecznie. Jak ja znalazłem twojego brata. I będą piękne napisy końcowe. To ty na to, gro komputerowa? Wiem, że tak się nie stanie. A skąd to wiem? Bo oczywiście, że musiałem przeczytać, jak przejść tą misję. Drzwi powinny być zamknięte, więc mamy porozmawiać z Bradlockiem. O, młody. Dzień dobry. Niestety, szef teraz nikogo nie przyjmuje. To bardzo ważne. Mam informacje dotyczące zamachu na jego życie. Doceniam, że tak ciężko dla nas pracujesz, ale szef jest bardzo dobrze chroniony i obecnie nie potrzebujemy drążyć tego tematu. Masz do przekazania coś jeszcze? Dlaczego Walker nikogo nie wpuszcza? Ostatnio zaczęła się jakaś afera w mieście. Chyba królewski wysłannik przypłynął. Od tego czasu szef zakazał wpuszczania kogokolwiek. Nawet sprawa zamachu na jego życie nie jest warta złamania polecenia? Mógłbym je złamać tylko wtedy, gdyby przyszedł tutaj sam król Robar. Chociaż i tak bym się wahał. Idź już, przeszkadzasz mi w pracy. Lichwiarz nikogo do siebie nie wpuszcza. Nie pozostaje mi nic innego, jak zbadać wszystkie tropy w wilczym... Co ty gadasz? Poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, przeczytałem sobie lekki poradnik, który mnie prowadzi za rączkę i mówi, gdzie mam się udać. Według poradnika mam się udać do kartografa. To ma jakiś logiczny... Kartograf powinien być tutaj, a nie jest tutaj na lewo u góry. Który według poradnika powinniśmy się udać do kartografa. No i ma to jakiś logiczny sens, bo my mamy jakąś mapę, a może ten Ludwik jest w stanie nam tą mapę odszyfrować. Aha. Trakty są coraz bardziej niebezpieczne. No to poradnik mnie w chuja zrobił. Teraz idziemy do kartografa, który mieszka przy prawym zejściu do porta. Do portu. Będzie się on rozszyfrować mapę, więc musimy poczekać. No coś mnie chyba się nie zgodził rozszyfrować mapę, pan kartograf.
mamy tu innych kartografów? Jest taki problem, że nie. Nie do końca rozumiem, co my teraz mamy zrobić. Czy ja ominąłem jakiś wątek? Podobno od samego Jorna mieliśmy dostać jakąś notatkę, która miała leżeć przy jego ciele. Ja tej notatki nie zebrałem. Czy jest to jakiś powód, do którego mi się coś zbugowało? Nie wiem, widzowie. Muszę to wszystko rozkminić. Albo zrobimy to wszystko w ogóle w kolejnym odcinku. Chodźmy może zostać czeladnikiem naszego kowala tutaj. Nauczymy się wyrabiać broń. Ja zostanę w kurwę bogaty. Widzowie dostaną jeszcze jakiś kontencik, bo aż tak żal kończy 30 minut nagrywania. No ale nie będę ukrywać, że mi się kurwa nie chce. Idziemy robić te miecze, bo wydaje mi się to najbardziej opłacalnym biznesem ze wszystkich. Chcę zostać twoim czeladnikiem. To dobrze, bo możesz mi się przydać. Tylko jak już raz się zdecydujesz, to nie kręć potem nosem, dobra? Tak, jestem pewny. No i bardzo dobrze. Od teraz jesteś moim czeladnikiem. Osiągnięcie pracoholik. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dam z siebie 12,9% graczy odblokowało osiągnięcie. Spokojna. Posiadaj dwa zawody. Jakie są moje obowiązki? Nigdy nie sądziłem, że ktoś z Araxos będzie dla mnie pracował. Ale niech będzie. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Jezus, stoi na wodzie. Tyle broni, ile zdołasz. Za każdą chętnie ci zapłacę. Czym lepszy sprzęt mi przyniesiesz, tym więcej złota dostaniesz. Rozumiemy się. Mi dziesiątek sztuk tego samego oręża. Rynek nie potrzebuje ogromnej ilości tej samej broni. Mam broń na sprzedaż? No raczej nie mam, tak szczerze. O, mam podstawowe bronie. Wilczy kieł. No to sprzedam. Nieźle, młody. No i kituwa. A teraz tak. Naucz mnie kowalstwa najpierw. Naucz mnie podstaw kowalstwa. Najważniejsze to pamiętać o dobrych materiałach. Bez porządnego surowca niczego nie zdziałasz, więc uważnie sprawdzaj, na czym będziesz pracował. Rozgrzej stal nad kuźnią i rozrób ją młotem na kowadle. Musisz temu procesowi poświęcić dużo uwagi i wysiłku, inaczej broń będzie do niczego. Okej, naucz mnie doświadczonego kowalstwa. Jak kuć dobrej jakości broń. Skoro już znasz podstawy, pora przejść do kolejnej istotnej kwestii. Broń to narzędzie do odbierania życia, nie ozdoba. Podczas kucia myśl, czy spełnia swoją rolę. Niestandardowe składniki, takie jak kły czy pazury, w umiarkowanych ilościach mogą wzmocnić właściwości broni, ale uważaj z nimi. Jako ozdoba będą... Kurwa, ktoś mi polewał, z siódmego bełta wali. A nie nauczysz mnie kowalstwa na mistrzostwo? Co masz na sprzedaż? Znajdziesz... Czyli kowalstwo na mistrzostwo pewnie może mnie nauczyć jeden z ziomów, który spotkaliśmy w Wilczym Leżu. Może istnieje taka szansa. Wiem, że nam na pewno ulepszy pancerz, ale może też się uda, że nam nauczy nas za misje, które wykonaliśmy razem z nim. W każdym razie na dzisiaj to było tyle. Potwarmy sobie złota i z nową energią wlecimy do Wilczego Leża, tylko zobaczę, czy czasem się coś nie zbugowało, bo niestety istnieje spora szansa, że właśnie tak się stało. Like, komentarz, sub, dzwonek i linki w opisie. A my widzimy się w następnym odcinku. Pozdro widzowie. I na Twitchu wpadajcie. Nara.